Więc, znaczy myślę, że po bardzo ogólnych wystąpieniach poprzednich, ja chciałbym zejść na ziemię i powiedzieć o tym, że jest, znaczy nie zejść na ziemię, tylko chciałbym powiedzieć, że ja się zajmuję obliczeniami struktury pasmowej normalnych, takich zwykłych kryształów i chcemy, żeby ten opis był opisem realistycznym, to znaczy chcemy, żeby parametry krystaliczne krzemu, przerwa energetyczna krzemu, czyli struktura pasmowa, ewentualnie magnetyczna, były dobrze opisane. To wszystko razem w tej chwili nie prowadzi się w metodzie Hartree czy Hartree-Fock'a, tylko metoda, która została zaproponowana w latach, ta metoda teoria funkcjonalnej prostości została zaproponowana w latach 60. mniej więcej. To jest Konsham i Hoelberg. I ta metoda okazała się być taką metodą najbardziej, nie dlatego, że jest najbardziej taka wysofistykowana, tylko dlatego, że realistycznie rzecz biorąc, pewne przybliżenia okazały się być fantastycznymi przybliżeniami i jesteśmy w stanie opisywać całkiem przyzwoicie układy jednoelektronowe. Więc ta DFT, czyli teoria funkcjonalna gęstości, jest bardzo podstawową teorią i w jej stronę, gdyby chciałoby się zmierzać, ale jednak historycznie rzecz biorąc, mamy metodę Hartree, o której będzie mowa, mamy metodę Hartree-Fock'a, o której będzie mowa, która zresztą DFT okazało się, że w paru miejscach pada, znaczy nie sprawdza się w sposób bardzo zasadniczy. Nagle się okazało, że metoda, sposób liczenia wymiany, czy też właśnie metoda Hartree-Fock'a w tej chwili nabrała z powrotem znaczenia w tym sensie, że próbuje się, stosując taką wolną amerykankę, brać trochę z przybliżeń, a troszeczkę właśnie, znaczy mówiąc o potencjale wymiany korelacji, bierze się częściowo z Hartree-Fock'a. No i tam pewne sporo takich, no po kolei warto, jak mówię, przejrzeć, dlatego że te problemy się pojawiają, wracają. Dzisiaj będę mówił w sposób bardzo taki, będziemy mówili tylko o metodzie Hartree. W przyszłym tygodniu chciałbym i Hartree-Fock'a, to znaczy o bardziej o wymianie, też nie doprowadzając jakby do dzisiejszej sytuacji w tej dziedzinie. Na przyszłym spotkaniu chciałbym powiedzieć o korelacjach. Znowu tutaj, stojąc na Ziemi, chciałbym powiedzieć o korelacjach między dwoma elektronami. To jest taki najprostszy wieloelektronowy układ. I rozważę na tą Helu. I zobaczymy, jak wygląda wymiana i korelacja w atomie Helu. I potem ewentualnie można by było pomyśleć o tym, czy nie chcemy nawiązać do bardziej współczesnych, znaczy takich problemów, z którymi się dzisiaj borykamy. Podstawowym problemem w tej chwili nie jest to, czy potrafimy opisać strukturę krystaliczną, bo potrafimy naprawdę bardzo dobrze, tylko czy potrafimy opisać strukturę pasmową, a w szczególności przerwę wzbronioną. Ta przerwa zawsze wychodzi za mała i walka, która się toczy od lat 80. mniej więcej, jest co zrobić, żeby dobrze opisać przerwę energetyczną. Zamiast izolatora antyferromagnetycznego, tlenki metali przejściowych są metalami zamiast izolatorami i trochę nie wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Jak zrobić, żeby to było dobrze. I w tym momencie nie chodzi o to, że przerwa w izolatorze, w soli kuchennej jest 10% niedobra, bo tutaj mamy w dalszym ciągu jakościowo takie same wyniki, tylko czasami są to zasadnicze różnice ilościowe. Jeszcze w latach 80., jak po raz pierwszy zacząłem się zajmować te właśnie takimi obliczeniami z pierwszych zasad, to było w Lozannie w grupie profesora Bandereskiego i tam był jedna z osób, która robiła swój układ. Był Klaus Maszke, który rzucił moim zdaniem niezwykle celną uwagę. On powiedział, że już wtedy było wiadomo, że da się na przykład znaleźć stałą sieć krzemu z dokładnością do 5%. I te 5% do dzisiaj zostało, z tą dokładnością pracujemy. Może 2% w tej chwili. Ale on słusznie zauważył, że to, że potrafimy w sposób naprawdę bardzo przyzwoity opisać układ, który jest naprawdę wieloelektronowy, którego się dokładnie... I że mamy metody, które właśnie dają nam prędkości dźwięku z dokładnością do 5%, czy stałą sieci, to trzeba postrzegać jako jakiś taki bardziej na pograniczu cudu niż osiągnięć nauki. No ale są jak gdyby też racjonalne uzasadnienia, które stoją za tym dobrym przybliżeniami, które się stosują. Wyjściowo Hamiltonian układu wielu elektronów będzie taki, że będziemy mówili o tym, że na pewno nas będzie interesować
układ, w którym mówimy o krysztale czy o molekule, więc musimy mieć pewien potencjał zewnętrzny i będziemy mieli potencjał coulombowski między elektronami. Będziemy to sumowali po jotach, będziemy mieli hamiltonian, który trzeba przesumować po wszystkich elektronach. No i to będzie pewna funkcja falowa, która jest funkcją wielu zmiennych, prawda? Będzie wiemy o funkcji, że o tym, że mówimy o fermionach i wiemy o tym, że ta funkcja falowa w związku z tym powinna być antysymetryczna i liczenie z pierwszych zasad, że tak powiem, to znaczy takie rozwiązywanie na wprost tego hamiltonianu w oczywisty sposób jest bardzo trudne, to dla gazu elektronowego jednorodnego dało się zrobić, jest taka historyczna praca Seppel i Jardera, którzy w dokładny sposób rozwiązali coś takiego. I ona jest w tym sensie historyczna, że ona była taką podstawą do naszego dalszego myślenia. To ja chyba jedna fuga w tym coulombowskim. Przepraszam. Albo i od mniejszy. No tak. Jednorodny to znaczy bez tego V. Tak? Bez tak, bez to znaczy w prostym. No, teraz ja jeszcze mogę się dzielę, bo nie piszesz nigdzie spinu, prawda? Tak, ja mam symetryczne, jeżeli są spiny. Ale jeżeli są spin, to też jest jeszcze oddziaływanie magnetyczne, prawda? Tak jest. Ja myślę, że znaczy magnetyczny spin, nie będę mówił. Na razie tak robimy taką w ten sposób. I teraz podejściem, takim pierwszym krokiem, który tutaj wykonuje się zarówno w DFT, jak i w metodzie Hartree czy Hartree-Fock'a, jest powiedzieć tyle, że chcemy zrobić przybliżenie potencjału samouzgodnionego. Chcemy ten problem w związku z tym pewnie sobie powiedzieć, że nie pracujemy na funkcji falowej, która jest funkcją wielu zmiennych, tylko wprowadzamy czy też pewien potencjał efektywny i dochodzimy do równań jednoelektronowych. DFT w szczególności właśnie tak, znaczy teoria funkcjonalno-męskości w szczególności to jest właśnie równanie Konaszama, w którym poza, jest to równanie jednoelektronowe, poza potencjałem zewnętrznym pojawia się potencjał wymiany korelacji. Więc ono w momencie, gdy naprawdę ono działa ze sobą, to równanie się nie separuje na równanie jednoelektronowe. No ale jeżeli wykonamy to przybliżenie pola średniego, owszem, można, pola samouzgodnionego, przepraszam, to można coś takiego zrobić, prawda? I w tym momencie próbujemy też stosować podejście wariacyjne po to, żeby mieć dobre energie, w miarę dobre, czy też najlepsze równanie jednoelektronowe, właśnie w sensie wariacyjnym. I w tym sensie można będzie mówić, tak jak powiadam, tutaj się wprowadza w metodzie funkcjonału gęstości, oddziaływanie coulombowskie i oddziaływanie linearnej korelacji. I to, że się mówi o czasami o tym właśnie, że to są nieoddziałujące elektrony w efektywnym potencjale elektronowym, to pewnie należy rozumieć właśnie w ten sposób, że normalnie mamy jednak funkcję, która byłaby tutaj. Znaczy wyjściowy Hamilton się nie separuje, a myśmy go rozseparowali tak, jak gdyby nie było oddziaływania między elektronami. Mimo iż oczywiście to oddziaływanie coulombowskie i linearnej korelacji. Więc to jest to pierwsze równanie. Przybliżenie Hartree, bo teraz ciąg dalszy jest taki, że no to mówimy, że mamy funkcję falową, która będzie przedstawiona jako iloczyn funkcji jednoelektronowych i przybliżenie Hartree będzie przybliżeniem, w którym będziemy mówili, że ta funkcja jednoelektronowa, znaczy funkcja R1Rn jest zapisana jako po prostu iloczyn, bez antysymetryzacji. Potem, w momencie, gdy zaczniemy ją antysymetryzować, ten iloczyn, to będziemy mieli metodę Hartree-Focka. Więc w pierwszym ruchu mówimy, że mamy phi i von Rn, tak? I dalej w tym podejściu, tak jak mówię, jest ono wariacyjne, w związku z tym będziemy mówili, że mamy coś takiego, że szukamy tutaj dobrej funkcji, to znaczy funkcji takiej, będzie to równanie wariacyjne, metodami wariacyjnymi będziemy próbowali dalej podejść do tego równania. W przypadku metody
w przypadku metody Hartree, dalej możemy napisać, że coś takiego, stosując takie funkcje i stosując postać tych funkcji do wyjściowego Hamiltonianu, mówimy, że energia całkowita, E to jest energia całkowita naszego układu N elektronowego, to jest suma energii jednocząstkowych, ja tutaj sumuję po wszystkich energiach, i mam jeszcze człon, który jest poprawką na podwójne liczenie energii kulombowskiej między elektronami. Więc on będzie miał postać taką, że to jest jedna, druga, będzie miał B do kwadratu. Będzie suma, w której J, w której część I równa J jest zanurzana. Niektóre zanurzane są unijne. I to będzie mieli Fi J od R, Fi I na kwadrat, Fi I na kwadrat przez R I minus R. Przepraszam, R minus R. Dobrze. Tak więc jak mówię, to jest... Dlaczego to jest minus? Minus, dlatego żeśmy podwójnie liczyli oddziaływanie kulombowskie i chcemy odjąć część podwójnego liczenia oddziaływania kulombowskiego. To jest w tych epsilonach już. Tak. Przecież jak tak mam napisane Hamiltonian, to raz liczysz energię kulombowską. Jak ją liczę całościowo, to dostanę poprawkę i do... To jest jeden raz liczona energia kulombowska. Gdzieś... Jeżeli te epsilony to są jednocząstkowe, no to to powinno być plus na kulombowska. Odpychanie jest. Nie, bo ona jest wliczona już w tym momencie. Każdy sobie, znaczy oddziaływanie kulombowskie jest wliczone w momencie, gdy ja to liczę, tyle tylko, że przed liczeniem energii całkowitej ono jest wliczone i w I, i w J. Czy w związku z tym ono wchodzi, oddziaływanie między I i J, wchodzi dwukrotnie. To jak te epsilony są zdefiniowane? Epsilony są zdefiniowane jako P do kwadratu. To jest energia, z jeden elektron oddziela się z przyczynami. Dodać potencjał zewnętrzny od R. Dodać suma po wszystkich elektronach J różnych od I. Mam całkiem, że E do kwadratu i mam Fi J od R prim. Fi J od moduł kwadrat R minus R prim D R prim i to działa na Fi od Fi i T, prawda? Fi i T od R. No przepraszam. To zamknę. Fi od R i równie E i Fi od R. Tak, każdy epsilon zawiera energię oddziaływania tego elektronu ze wszystkimi innymi, więc w sumie to się dwa razy liczy. Tak, tak, właśnie. Nie, no teraz, przepraszam, to widzę. W całej sumie jest dwa razy. Tak. Także to, no więc właśnie, jest to pytanie, co to są właśnie te energie jednoelektronowe i to jest ważne. Ważnym faktem jest, że to, co żeśmy otrzymali, to energia całego układu, a nie poszczególnych części. W związku z tym można mówić, że w pierwszym roku widać, że tu dodam, tu odejmę, to energię całkowitej ja nie zmieniam. Ważniejsze jednak jest to, że to jest pytanie o to, jaki jest sens fizyczny tych energii jednoelektronowych, prawda? To nie jest tak, że jak ja je wszystkie sumuję, to dostanę energię całkowitą układu, albowiem jest to podwójne liczenie, które muszę poprawić i wtedy jest dobrze. Ja je poprawiam w ten sposób, że jest wyrzucony człon samooddziaływania, elektronu oddziaływania samego z siebie, prawda? My nie liczymy tego. Ten problem samooddziaływania się pojawia w tym momencie po raz pierwszy i jest to problem, który jest... Może ten rzeczywiście...
jedną rzecz. To znaczy jest w ten sposób, że jeżeli ja mówię o teorii DFT, do czego być może będę musiał dać, mam, będę miał funkcje falowe, stany jednocząstkowe, ich energię, równanie będzie potencjał zewnętrzny, prawda, który tutaj się już pojawił. I tutaj mam potencjał, który jest kulombowski, to znaczy właśnie klasyczny potencjał, taki oddziaływania z gęstością N w pewnym punkcie. Jest potencjał wymiany i korelacji. I teraz, jeżeli ja phi i, to jest epsilon, powiedzmy, phi i, będą to stany numerowane, na przykład pasmem wektorem, znaczy numerem pasma i wektorem falowym w krysztale. Po pierwsze, DFT pokazuje, że to jest ta właśnie jednoznaczna funkcja samego gęstości, to co jest ważne. Nie znamy w sposób dokładny kształtu tych potencjałów, ale wiemy na pewno o tym, że to równanie będzie odpowiadać układowi wieloelektronowemu i że ten potencjał jest jednoznacznym funkcjonalnym gęstości. Samouzgodniony rachunek, który się prowadzi zarówno dla Hartree, jak i następnie dla Hartree-Focka, jak i w tym przypadku, polega oczywiście na tym, że my musimy w jakiś sposób zadać wejściowe funkcje i roznosi się to w sposób iteracyjny. Czyli ja mogę na przykład powiedzieć, że mimo że jestem w krysztale czy w atomie, funkcje falowe są falami płaskimi, to znaczy ładunek jest kompletnie rozmazany, ale ponieważ mam jądra, to jądra zaczną ściągać elektrony i się utworzą, prawda, atomy i wiązane atomowe. Lepszym wyjściem bardzo często jest to, że mówimy, ta wyjściowa gęstość, czy też wyjściowa, znaczy już gęstość powiedzmy krysztale, to jest superpozycja gęstości atomowych. Więc jeżeli ja je tak zadam, to co potem dzieje się w momencie, gdy ja osiągam samo uzgodnienie, to to, że elektrony zaczną tworzyć wiązanie chemiczne, więc może być przeniesienie z jednego na przykład sodu na chlor, a może być utworzenie wiązania kowalencyjnego, w drugim skrajnym przypadku w krzewie, prawda? Czy w diamencie. I teraz jest tak, że ja mówię, że w związku z tym mam powiedzmy funkcje atomowe i robię superpozycję, wkładam, rozwiązuję to równanie i dostaję nowe, które w jakiś tam sposób, to też mamy pewne procedury, nie można z automatu wziąć po prostu nowych funkcji tutaj wsadzić, bo to się nie zbiega, to trzeba robić ostrożnie, delikatnie, ale mamy bardzo dobre procedury. W każdym razie to jest ta procedura, w której było samo uzgodnienie, prawda? Że będę miał funkcje falowe tworzą gęstość, N od R to jest suma po wszystkich funkcjach falowych w tym punkcie, prawda? Po I. Liczę to, dostaję gęstość, z gęstością wchodzę do Hamiltonianu. Tutaj ten przebieg samouzgodnienia był. Jeżeli ja wezmę, ja nie chcę mówić, że tak należy robić, ale jeżeli wezmę atom wodoru, to mówię, nawet niech to będzie funkcja wodorowa, dostałem coś tam, to ją tutaj wkładam i mówię, no jest potencjał jądra, ale też mam pewien potencjał wymiany korelacji, to potencjał kulombowski wytworzony przez ten elektron. Elektron zaczyna się samoekranować, prawda? Jest problem samooddziaływania i w związku z tym, jeżeli ja bym moje wyjściowe równanie DFT w jakimkolwiek przybliżeniu próbował zastosować do atomu wodoru, co oczywiście można zrobić bez kłopotu, to się dostaje, że energia wiązania stanu 1S nie jest 1 Rydberg, jak powinna być, tylko z pół Rydberga, albowiem elektron sam sobie odciął i zaekranował potencjał jądra, prawda? Co by się wydawało, tak jak ja mówię o tym tutaj, bo to rzeczywiście zaczyna, znaczy to jest taki problem, który do dzisiaj funkcjonuje w realnych rachunkach. On funkcjonuje wtedy, kiedy mówimy o... Tak. Oczywiście jest tak, że to jest jedno z podstawowych założeń mechaniki kwantowej, że funkcja falowa to jest funkcja, która daje gęstość prawdopodobieństwa znalezienia. To nie jest gęstość wodoru. Wobec tego funkcja nie ekranuje. Funkcja z siebie nie ekranuje. No. Oczywiście jak mechanicznie to robisz, no to możesz robić. Dokładnie o to chodzi. No, więc ja mówię, że w rachunku, jeżeli ja zaczynam mówić o krzemie i o konkretnych, na przykład manganu krzemie, to w tym momencie masz wyodrębnione orbita LTE i jeżeli będziesz automatu wszystko tak traktował, tak jak tutaj, prawda, mówimy, to zrobisz pewien błąd, bo funkcja D w tym momencie nie zostanie dobrze zaopiekowana. Jeżeli automatycznie zaczniesz to stosować, to źle obliczysz, prawda? I to się będzie nazywało w
walka o to, żeby dobrze postępować ze stanami szczególnie zlokalizowanymi w krysztale, będzie się nazywała self-interaction correction. To znaczy, żeby umieć wiedzieć, prawda, że one są małe albo duże, jak są duże, to co z nimi robić. Nie, to co ja chciałem podkreślić, że to jest jakiś bardzo głęboki mechanizm kwantowy, że ta funkcja polowa nie daje gęstości ładunku, tylko gęstość prawdopodobieństwa znalezienia czołgu. To jest ta głęboka różnica między fizyką kwantową a fizyką klasycznej nie ma funkcji falowej, więc to jest jakby tak, tylko że w metodzie Quanti ja rozumiem, że te funkcje falowe przestały być funkcjami falowymi tak naprawdę. Normalnymi. Takimi, tak. Jakimi jest nas. Tak, ale to trzeba gdzieś z tyłu głowy mieć, żeby nie zrobić jakiejś głupoty, prawda? Żeby... No i to co Ja rozumiem, że są przepisy, które uniemożliwiają zrobienie głupoty. Przepisy, żeby nie robić głupoty. Ja rozumiem, że nauka rządzi się swoimi prawami, a ty się już bardzo szumasz. Do pewnego stopnia, jak klasycznie myślisz o układzie wieloelektronowym, no to funkcje falowe koniec końców bierze się moduł kwadrat i mówi, że to jest gęstość ładunku. Nie, klasycznie, przepraszam. Jeżeli robię wolną, to robię nadużycie, no bo kwadrat funkcji falowej i kwadrat podobnie to jest gęstość prawdopodobieństwa z tymi słowami. Dobrze. Dobrze. My do tego będziemy wracać. Dlatego, takie słowa, które występują w CBA, jakieś mówią o myłce, o nadużyciu. Ja nie mam, nie chciałbym tu wpływać na krytykę, tylko chciałbym. Następny ruch jest taki, że my będziemy chcieli rozwiązywać to równanie w nieco innej metodzie, to znaczy w metodzie Hartree-Fockel, w której też będziemy się posługiwali iloczynem funkcji jednoelektronowych, też będziemy chcieli... Cholera. No i szlak trafił. No tak. Tyle tylko, że tym razem będziemy mieli tak, że tutaj będziemy chcieli, żeby to wszystko razem było zasymetryzowane. Sytuacja nie będzie... To co bym chciał powiedzieć, może... Przepraszam, ale to muszę też tutaj inaczej będzie bardzo niedobrze. Teraz możemy spokojnie porozmawiać o tym miejscu. Chodzi o to, że te figury, które spełniają nieliniowe uznanie, no to nie jest funkcja falowa. Właśnie z takiej fizyki to w równaniach Hartree-Fockla to właśnie tak optymalizuje się gęstość ładunku. Prawda? Która potem przez przypadek okazuje się być proporcjonalna do gęstości czegoś, co w jakimś konkretnym przypadku mogłoby być funkcją falową. Ale fizycznie mówi się o rozkładzie ładunku i to jest całkiem klasyczny obieg. Prawda? Nie, dobrze. Czy nie, ja tylko chciałbym sprawdzić, czy moje wrażenie w tej materii odpowiada profesorowi. Ale Łukasz, no, źródłem potencjału, który Piotr napisał, są tylko te ładunki właśnie. Nie funkcja falowa. Tak, no niczego innego tam nie ma. Źródło potencjału to jest ładunek elektryczny. No właśnie. W związku z tym te twierdzenie, tam oryginalnie Gona Schumann, potem nie wiem, Ermina Wagnera i tak innych, to jest takie, która mówi o gęstościach, prawda? I tam to jednoznaczność tego potencjału jest związana z gęstością, a nie z funkcją falową. Nigdy nic się nie mówi o żadnej funkcji falowej. A gęstość to jest moduł, prawda? To już jest potem wsadzone, że jak jest gęstość, to można napisać, że być może istnieje taka funkcja całkowalna z kwadratem, której kwadrat to będzie to rotat jeszcze jakiś współczynnik. To twierdzenie dotyczy gęstości. Prawdopodobieństwa, czy ładunku, a nie funkcji falowej. No to jest, tak naprawdę jest to się przez moduł. Nie zawsze. Jest coś przybliżeniem na czymś. Nie zawsze. Ja wiem, że z RO można wyciągnąć pierwiastek,
i napisać, że to jest psi, ale to, ale ta funkcja to nie jest ta funkcja falowa, o której my mówimy, ani ta kwantowa, to jest fikcyjny obiekt. Znaczy ukona szema to jest taka, to są takie fikcyjne funkcje falowe elektronów, które ze sobą nie oddziaływują, prawda? Nie, tylko są w polu. Ale kończy szam to było 100 lat temu, kiedy zakon krzyżowy i tak dalej. A teraz wiemy coś więcej na ten temat, prawda? Ale to nie stwierdzenie to mówi o tym, że w układzie wielocząstkowym potencjał jest jednoznaczną funkcją gęstości. Tam nie ma słowa żadnej funkcji falowej. No tak. Znaczy mi się wydaje, Orku, że jednak twierdzenie Mermina wygra trzeba zrobić. No, trzeba. I nawet podejrzewam, że wiem, na kogo to spadło. Ja też podejrzewam. No, jeszcze raz, to nie jest tak, że mówimy, że w metodzie Konaszama one nie oddziałują, albo w sposób jawny jest włożony kulon. Znaczy te, wymiana i korelacje. No tak, ale to są potencjały w równaniach Konaszama, one są traktowane jakby były zewnętrzne. Dopiero się je samo uzgadnia. Są jedno, właśnie, bo są jedno. Jakoś tam jedno. I w związku z tym te funkcje Konaszama nie są prawdziwymi funkcjami falowymi, tylko takiego fikcyjnego układu trochę. Ale na razie jesteśmy na poziomie Hartree-Focka i tam w ogóle na razie to jest po prostu wariacyjna metoda szukania funkcji. W metodzie to był pierwszy krok, było, że był po prostu iloczyn, a w drugim kroku będziemy mówili o tym, że mamy wyznacznik Slajtera, prawda, w tego typu. W związku z tym też jest iloczyn, ale to są antysymetryzowane kombinacje. I w tym momencie dochodzimy do równania, w którym jest suma, jest suma iloczyn. Ja to tu pokazałem. Ja to przez A rozumiem jako kombinację, która daje, która chcę powiedzieć, prawda? To jest suma iloczyn. Tak. W tym momencie. I potem... Tak, mogę się jeszcze spytać. No bo teraz dochodzimy do spinu. Funkcja falowa jest antysymetryczna, jeżeli zamieniasz lub dasz spiny. Ta przestrzenna część, o której się ograniczasz, ona może być całkowicie antysymetryczna, jeżeli spiny są takie, albo nie, jeżeli spiny są inne. Więc tutaj mógłbyś to jakoś powiedzieć, jak ty robisz ze spinami? Pewnie je włączam w I, prawda? W indeks I i one tam... I oznacza teraz L spin. Oznacza i spin. Nie, ale pan profesor... Mostowski porusza inny problem. Porusza inny problem, że jeżeli piszemy Hamiltonem wielociałowy dla układu cząstek oddziałujących, które posiadają spin, to nie, oprócz skalarnej postaci tego oddziaływania może się pojawić i musi się pojawić ta część, która zależy od dwóch spinów. I ona wtedy wygląda zupełnie inaczej. Dobra, ale ja i teraz, ja tylko taką uwagę zrobię, że masz rację. To wcale to jakoś tak się składa, że niechlujstwo popłaca. To znaczy można pisać Eliot, uważam, że ten Eliot, Sigma, J i różne wzory w końcu się niewiele zmienią. Ale tak naprawdę to można porządnie napisać, że ta funkcja falowa jest takim spinorem, prawda? I można włączyć do oddziaływania spinowej, to wszystko można porządnie zrobić. Tylko powtarzam, tak się okazuje w praktyce, że nie chlujstwo. Dobrze, ale na użytek tego referatu ja uważam, że RI to oznacza nie, to nie, właśnie tak? Nie, to jest tylko RI, to są właśnie takie elektrony, które nie mają spinu. To nie można ich zantysymetryzować. No, ale mówi się, że są takie obiekty, których można zantysymetryzować. Ale Hartree-Fock zawiera spin. No oczywiście. W niektórych wariantach. Tutaj nie będzie używanego spinu. Tak, słusznie się spodziewam, nie będę wypisywał. Poza ostatnim może... Tak, ja mam taką zdolność prawidystyczną. Tak, powiemy, że wygląda to w ten sposób. Dla gazu elektronów swobodnych, czy to jest po prostu fala płaska plus strzałeczka. I w tym momencie można to wszystko... Tak, jak to się wsadzi, to się nagle okazuje, że te strzałeczki się tak jakby wszystkie w cudowny sposób zbiorą w jedno miejsce i można o nich zapomnieć. Teraz tak. Jeżeli weźmiemy w ten sposób, znaczy funkcję falową w postaci, na przykład wyznacznika Slatera właśnie, to znaczy już zantysymetryzujemy, to wyrobimy... Ja jeszcze może przepraszam, że profesor Mostowski się poczuł lepiej, gorzej, nie potrzebuje zobaczyć. Jak atom wodoru, znaczy atom wodoru nie, jak wieloelektronowy atom się rozwiązuje, prawda? To oddziaływania spin, więcej spinowego między elektronami chyba nie uwzględnia się. To zależy od atomu. A jest człon jednak ten
z antysemityzowania przekrycie to wychodzi, no, to jest istotne. Tak, ale... I to nie jest oddziaływanie bezpośrednie spinów. No nie, ale chociaż ta funkcja od Eru była antysymetryczna. Ale w no, teorii tego nie można uzyskać, jeżeli nie ma spinów. Nie, ale można zażądać, żeby funkcja... Nie muszę pisać spinów w teorii wieloelektronowego atomu. Gombasza nie ma spinów w książce, pani profesor. Ale Gombasz to jest średniowiecze. No, ale cząstą też miały spinów średniowieczną. Ale są różne przybliżenia. Teraz jedno przybliżenie, kiedy się pomija oddziaływanie spinskim, prawda, takim wieloelektronowym. I wtedy się rozważa tam albo symetryczne funkcje, albo antysymetryczne. No, o to właśnie tu chodzi. Tutaj tak się tym posługujemy. Ale w wielu problemach, do tej bezpośredniej odnosi to, o czym Piotr mówi, znaczy ja znowuż antycypuję to, co on będzie mówił, to się okaże, że jak to zrobisz porządnie, znaczy, jakbyś miał ochotę taką cichną, żeby to zrobić w porządku, to się te wszystkie spinory pozbierają do kupy razem i nagle się okaże, że one, że mógłbyś, że to jest tak samo, jakbyś ich w ogóle od początku, nie? No ale chyba wyjdzie z on przekrycia ten... Co? No wychodzi, ale on wyjdzie z zażądania, żeby tylko ta część przestrzenna była antysymetryczna. Ale czasem jest tak, że musi być symetryczna. No wiesz, no ale tak, to, tak jest w życiu. I to wystarczy, żeby dostać dziurę tą wymienną, no wtedy, to bez spinu. No to pokazałem, że bez... No dziura wymienna jest tutaj z tym minusem. To. To musi być, bo to jest zakaz Fermiego. No ale to nie. Nawet zakaz... No, ona wystarczy po to, żeby nieoddziałująca funkcja korelacji była jedna, druga w zerze, a nie zero. Prawda? I to wystarczy. Dla Fermiona. Ale to nie jest rzeczywiste. Co jest rzeczywiste? No bo jest to sprzężenie z broń tak symetrycznie. To też badania w tej chwili, tutaj już wchodzi antysymetryzacja funkcji, prawda? I to jest ten drugi członek, który powinien wyjść. I mamy do czynienia z klasycznym, znaczy z oddziaływaniem kulombowskim, które różni się tym od układu Hartwig, że ja w tym momencie mam całą sumę, dodaję ten człon, po czym pokazuje się, prawda, to jest ten człon, który będzie mówił o wymianie. I teraz w metodzie Hartree-Focka mamy ta suma jednoelektronowa. Znaczy to, co się pojawia nowego, to jest energia wymiany, która byłaby w momencie, tylko minus tego kwadratu. Proszę Państwa, byli na moim pierwszym seminarium, pamiętam, był taki wzór, że potencjał się zapisuje przez dwie funkcje, małą gamę i dużą gamę. I przybliżenie Hartree-Focka polega na tym, że się dużą gamę zapisuje i w teorii nieoddziałującej duża gama jest jednoznacznie wyrażona przez małą gamę. Był taki wzór z wyznaczniki. Prawda? Że duża gama, która oddziaływania opisuje, jest wyznacznikiem 2 na 2, gdzie są cztery gamy. I to jest dokładnie ten wyznacznik rozpisany. Prawda? I ta cała dyskusja bierze się stąd, że w tym wyznaczniku w jednym rządku są prawidłowo ponumerowane ery, a w drugim rządku na dole są zamienione ery. Prawda? I przybliżenie Hartwig to bierze się to wyznacznik źle obliczony albo dobrze obliczony. Bo wyznacznik wiadomo, jak się oblicza, nie? Tak, tak, minus, tak, tak. A jak wziąć tylko tak, tak, czyli źle obliczyć, zapomnieć o drugiej antydiagonali, to wtedy jest ten pierwszy człon. A ten drugi człon to jest właśnie minus, bierze się z tego wyznacznika. Także cała ta teoria mówi, że wciskamy funkcję oddziałującą, taki model, w którym wzór bierze się z teorii nieoddziałującej. I dostanie się jakieś i okazuje się, że ono jest bardzo dobre. Więc tutaj to równanie jest bogatsze i to równanie zaczyna być bardzo nieprzyjemne, dlatego że my tutaj mamy... Prawda? Jest, no to chodzi.
a nie jakieś tutaj te kulomorskie, tylko jest dosyć przykre. Sprawy są okropne. To jest bardzo przykra sprawa. Natomiast tutaj w tym przypadku sumę bierze się po wszystkich, dlatego że człon wymiany i człon kulomorski nie ma samoodgodnienia, nie ma samoodziaływania w tym przypadku. Jest też te dwa wkłady w to równanie znoszą się dokładnie. To jest bardzo ważne, dlatego że, znaczy bardzo ważne w tym sensie, znaczy z jednej strony jest ważne, bo w ogóle ważne, natomiast z punktu widzenia DFT jest ważne, bo ludzie próbują właśnie tak jak mówię, wpisać dobrze ten potencjał nie tylko kulomorski, który jak już znamy, ale również wymiany i korelacji. I jest cała ta rodzina podejść, która się nazywa exact exchange, to znaczy, że bierzemy w sposób, próbujemy uwzględnić w sposób dokładny, wyliczyć sprawę związaną z, znaczy ten przyczynek wymienny. I wtedy to mamy w jakiś sposób zagwarantowane, że ten self-interaction correction jest, znaczy to samo oddziaływanie jest włączone i nie trzeba robić poprawek. Więc jeśli doprowadzić Hartree-Focka, jeśli doprowadzić to równanie tak do końca, używać tutaj funkcji pochodzących z równania Kona-Shamar, doprowadzić to do samouzgodnienia, no to mamy układ, w którym oddziaływanie kulomborskie jest dane właśnie klasycznym, oddziaływanie energią oddziaływania kulomborskiego, energia wymiany jest dokładna, to będzie ten exact exchange i zostajemy z czymś, co jest niewiadomo i czego nie znamy dokładnych takich postaci funkcjonału opisujących energię korelacyjną. Dalej specjalnie z tym nie pójdziemy, także to jest to, co tak wygląda to równanie Hartree-Fockowskie. Jeszcze mogę ci przerwać, ale te równania też się rozwiązuje metodą taką iteracyjną. Tak. No i tam... Tyle tylko, że masz, że to jest na serio skomplikowane, bo układ, w którym bierzesz, prawda, jeżeli masz. Znaczy, to jest tak, że jeżeli to się rozwiązuje, to dla czemu normalnie masz 2 sekundy na laptopie? Bo dosłownie, bo to już w tej chwili laptopy są szybkie i te funkcjonały wszystkie są szybkie i metody zbieżnościowe są szybkie. Jak zaczynasz naprawdę liczyć tutaj, chcesz wyliczyć dokładną exchange w tym momencie, no to takie, że tam ten człon ci na tyle komplikuje, że to już robią się bardzo długie minuty. Także to jest między innymi, prawda, nasz kolega Jacek Majewski z Uniwersytetu napisał właśnie taką, to jest bardzo, bardzo ładna praca tam z Foglem. I oni pokazują, jak wyliczyć i to są bardzo złożone funkcje odpowiedzi, gdzie sprawa polega na tym, że trzeba skonsumować po dużej ilości pas, a jak masz układ z 1000 elektronów czy coś tam więcej i zaczynasz robić ten rachunek, to jest na serio długi i praktycznie nic tego wciąż. Ale w jakichś atomach, kiedy tych elektronów nie ma tysięcy, tylko raczej jest kilkanaście czy kilkadziesiąt. Do kilkudziesięciu liczy się już w tej chwili wręcz bezpośrednio kwantowy Monte Carlo. To się też robi, ale jest jeszcze ten, prawda, oddziaływanie konfiguracyjne, gdzie próbujesz nie jednym wyznacznikiem Slatera operować, a całą bromadą. To jest właśnie, na fizyce atomowej się bierze po prostu na siłę, rozwiązuje równanie Schrödingera metodą Monte Carlo. Ale to pracuje, tak jak mówię, dla pojedynczego atomu, że raz zadasz radę, natomiast zrobić to w bardziej skomplikowanych, to ludzie odpadają. To jest bardzo ważne. Antysymetryzacja funkcji falowej jest czymś, co jest trudne do To trzeba mieć duży komputer. Słuchaj, nie pracuję na wojskowych. Nie, no sam pracuję na wojskowych i wiem, że DFT jest trudne. Ja w ogóle nie słyszę, bo ja nie mam żadnej zgody na nie wiem, nie znam takiej rady. Nie no, robią ci filmie, cię dopuszczają, także... Ja nie słyszę. Leci już. Nie lekarzy. Ale... Nie no, są takie różne, nie wiem, no jednak tam cały ten, ta firma w Berkeley Altera, no to ona liczy takie rzeczy. Rozwiązuje się równanie Schrödingera na siłę dla właśnie, nie wiem, dla tego uranu. Prawda? Który jest trochę większy niż żelazo. Tak, tak, ale uran to jest 100 elektronów w dalszym ciągu. Tutaj dla to się naprawdę dla 100 elektronów, to ci już po prostu... Chodzi o tysiące elektronów. Ale pytanie profesora Mostowskiego z optyki atomowej, to tam się już naprawdę... Nie, no tak, ale takie te też się kiedyś...
kiedyś. No kiedyś na to bombaż właśnie liczyłem. Ja bym chciał jeszcze dwie rzeczy zrobić. Tak. Nie byłem jednak... Znaczy, ja rozumiem, że jednak jeśli uwzględniłbym spin, to jednak dostanę trochę inne rozwiązania niż bez spinu. Znaczy, ja gdybym ten spin wymiótł. Jak to jest zrobione, ale to jest naprawdę coś nie, no, w szczególności dziura korelacyjna ze spinem i bez spinu będzie inna. No bo mogę dwa elektrony w tym samym miejscu spotkać z różnymi spinami, a bez spinu już nie mogę. Oczywiście, że tak, i to już o tym mowa. Tutaj to wszystko razem jest. W tym momencie, w tej indeksie nie robisz skrótowy, tak jak ja zrobiłem, tylko prawdziwy, to mówisz o tym, że, prawda, że kulomby z przeciwnymi spinami nie widzą spinu, bo to jest takie, ale oddziaływanie wymienne w eksplicite się pojawia w układzie, który mamy wymienne ze spinami. To są te problemy. Natomiast ja chciałem teraz powiedzieć o dwóch rzeczach, to znaczy powiedzieć o tym, że jest... To jeszcze już, jak tak jest mowa, to jeszcze ja muszę zamącić jeszcze do końca, żeby ten wyraz, to teraz jak sobie Państwo popatrzą i napiszą, to widać, że w tych, że po co są potrzebne te dwa fi, te cztery fi, że te cztery fi są bardzo potrzebne. I właśnie jak się te spiny tu teraz napisze, to ten człon to jest troszeczkę bardziej ogólnie napisany człon, który w modelu Hubbarda jest. Prawda? Jak pożenić fi bez gwiazdki z fi z gwiazdką, to takie fi z gwiazdką z fi to jest gęstość, czyli to jest n kwadrat. Oddziaływanie kulombowskie się wsadzi w jakąś stałą u, a spiny się napisze i mamy taki człon u, n strzałka, prawda? Mhm. Modelu Hubbarda. Mhm. Ale to trzeba być ostrożnym, bo model Hubbarda jest jednak pisany z sufitu, natomiast to jest taki... Nie, to właśnie nie jest pisany z sufitu, to się mówi tak niechlujnie, że jest pisany z sufitu, ale on tu jest napisany. Tylko tej całki się nie da wykonać, więc model Hubbarda to jest przybliżony sposób. Za chwilę wykonamy tą całkę dla modelu. Ale on się daje wykonać w sposób przybliżony. Model Hubbarda to jest powiedzenie, jak wykonać tą całkę dla modelu na sieci, w którym odległość między dwoma węzłami jest tak duża, że już ta całki się wygasimy, a w jednym miejscu ją potraktowaliśmy poprawnie. Do modelu Hubbarda dojdziemy w styczniu i to pewnie profesor... W styczniu będą śniegi. Profesor Micnas będzie mówił. Przez śnieg. Przez śniegi się nie przebijemy, ale, nie, ale dobrze sobie zdawać sprawę, że w fizyce panują takie powiedzenia, że są jakieś takie rzeczy, które są strasznie wzięte gdzieś tam. Ktoś miał szedł ulicą i miał iluminację, prawda? Potem jechał na rowerze i go zabił. Ale to już jest napisane, więc to warto takie rzeczy wiedzieć, że ten wzór można sobie przekształcić w rozumie i tą całkę tak niechlujnie wyliczyć. Ona jest bardzo duża, stąd U jest bardzo duże, prawda? U od potencjał, prawda? Ja nie jestem pewien, ja bym chciał to do końca przeczytać. Właśnie dlatego, co? Natomiast chciałbym jeszcze, jeśli można... No bo przez potencjał Hubbarda się bierze z wymiany. On dlatego zależy od spinu. Moim zdaniem nie jest wymiany, tylko mówi, że jak masz jeden elektron i wkładasz drugi, to jest oddziaływanie kulombowskie. Tyle tylko, że jeden musi... Ale chodzi o to, że zasada nieoznaczoności powoduje, że się nie da go policzyć, że to są te same spiny, prawda? Będzie wtedy znacznie większy. Bo jak są te same spiny, to nie może się włożyć. Więc dlatego musi być strasznie duży, dlatego mogą być tylko ze strzałki w drugą stronę napisane. To jest ten wzór. Jeśli Państwo pozwolą, to nie rzeczy. Ja Państwu wręczę. Zobaczymy. Ja Cię sprawdzę, jeśli pozwolisz. Mogę dokończyć? Tak, bardzo proszę. Sprawdzę sobie za... Twierdzenie Kopmanca, a raczej twierdzenie Kopmanca i gaz jednorodny. Twierdzenie Kopmansa, znaczy tutaj się pojawia, bo jest pytanie o to, czy jak interpretować. Przepraszam, on się Kupmans. Kupmans. Tak, i to jest ten facet, co zaangażował do Blaskiego z ekonomii. To jest człowiek, który tak. To jest fizyk, który dostał Nagrodę Nobla z ekonomii. Jeden z pierwszych razy Nagrody Nobla, tej tak zwanej Nagrody Nobla z ekonomii, to jest właśnie ten facet, który mówił. Więc twierdzenie Kupmansa pokazuje, jaki jest sens fizyczny w metodzie Hartree-Focka. To jest właśnie, korzystamy z zrównania Hartree-Focka i zamiast symetrycznych i tak dalej.
Jaki jest sens energii jednoelektronowej, która się pojawia tu? Wygląda to w ten sposób. Powiem o jednym, a drugie, trzecie będzie dosyć oczywiste. Mówimy, że UI jest to, funkcja UI jest tutaj P do kwadratu przez 2m, jest tutaj potencjał zewnętrzny V i raz jeszcze phi. I to jest oznaczenie na, to możemy powiedzieć, że to jest energia kinetyczna i energia oddziaływania z potencjałem zewnętrznym. To jest jedno oznaczenie. Mamy całkę K i J oraz J i J, to znaczy to są całki oddziaływania wymiennego i kulombowskiego na wprost. Prawda? Więc tutaj mamy Fi i Fi J, potencjał E do kwadratu przez i tak dalej. Prawda? Tutaj będziemy mieli Fi i od tutaj jest na odwrót, Fi i od R, Fi i J, potencjał Fi i J, Fi i J. Teraz jeżeli mamy tak wprowadzone dwie całki, to jeszcze wprowadza się, to chodzi o to, żeby zapis był prosty. K i J dodać teraz, jeżeli się korzysta z takiego zapisu, to można dosyć, znaczy widać też, że z i j dla i równego j znikają. Widać, że k i j to są k i j, to jest k i j i podobnie jest z oddziaływaniem, znaczy z oddziaływaniem wymiennym, które tutaj się pokazuje. Jeżeli tak zapisać, to tak, wprowadzić takie skróty, czy też takie oznaczenia, to dostaje, że energia i ta. To jest Ti dodać Vi dodać suma po wszystkich cząstkach i równego 1 do n, jeśli jest ich n, z i j. Czy też jest to U i dodać suma z i j. No i teraz ciąg dalszy jest taki, że energia Hartree-Focka układu tych cząstek jest równa sumie po UI, jeśli popatrzeć, i mamy tutaj jedną drugą takiej sumy pojedynczej, no, ze względu na podwójne liczenie i suma po jocie od jednego do N, Z i J. Czy też można powiedzieć, korzystając z tego związku, że to jest to i to, tutaj mielibyśmy sumę po tych wyrażeniach jedno tych energiach, prawda? Związanych ze stanem i minus jedna druga, taka suma. Pytanie jest, co się stanie, jeżeli z mojego układu wyjmę jeden elektron, albo do mojego układu włożę jeden elektron. I to jest właśnie twierdzenie Koopmansa, które mówi o tym, że jeżeli mam energię Hartree-Fockowską, i to jest energia Hartree-Fockowska układu na n elektronów, to pytamy o to, co się stanie, znaczy jeżeli ta energia wyjęcia to jest energia ionizacji, prawda? Więc po to, żeby wyliczyć, to byłby pierwszy krok, mam układ n elektronów, tak to wygląda. Natomiast w drugim kroku, pytam, jaka jest energia układu, w którym mam n minus 1 elektronów. No dobrze, ale to jest tak, jak mam tych n elektronów, to jest nie odpowiedź. Wyjąłem jeden elektron. Nie, dobrze, ale jakby były nieoddziałujące cząstki, to wyjęcie jednej, wiadomo, powoduje obniżenie energii Fermiego. Prawda? No bo to są gdzieś w tym obrazku, który tutaj jest namalowany, zginęła nam ta energia Fermiego. Fermi jest trudny, bo to jest... Jak to Fermi? No mam ten cząstek i mam stan podstawowy. Jaka energia Fermiego? No, ta energia stanu podstawowego, opakowałem i znajdę wszystko. Stan podstawowy. Stan podstawowy.
No, ale tu... Jeśli pozwolisz, bo ja tutaj chciałbym powiedzieć, bo to rzeczywiście są dwie czy trzy sprawy. Jak masz metal, to masz pracę wyjścia. Ja mam metal. Energia Fermiego jest... Natomiast masz izolator... To z metalem, mam N-cząsek. Pozwolisz, ja tylko wyłączę. Nie, ale chodzi mi o to, że ja wiem, tak. Gdzie jestem wynik. No, dla nieoddziałujących to jest energia Fermiego. Dla jedną cząstkę, potencjał chemiczny. Dla nieoddziałujących to ja wiem. W związku z tym to powinno być per analogia energii, potencjał chemiczny tego układu. Tak. Więc teraz, w naszym przypadku, zależnymi, my tutaj będziemy mieć N i równego 1 do N, natomiast będziemy chcieli, w tym przypadku, korzystając z tej samej procedury, dostaniemy, że sumujemy, owszem, ale do N mniej 1. Czyli mamy w ten sposób, że to jest od I równego 1 do N mniej 1 UPI dodać. I to jest dokładnie to samo, to znaczy będę miał jedną drugą, będę miał sumę do I równego 1, bo j równego 1, do n mniej 1. I teraz, jeżeli to z i j jest taką macierzą, oczywiście chciałoby się tutaj dorzucić coś tam i porównać to z tym. Okazuje się, że owszem, wychodzi na to, że jak przeprowadzić ten rachunek, różnica między tym a tym wynosi dokładnie, to znaczy energia tego układu jest energią układu z n elektronami, odjąć energię. To jest wynik ważny, tak jak powiadam, bo on mówi, że jednoelektronowa energia tego stanu odpowiada energii jonizacji. I to jest energia jonizacji. I teraz chcę zwrócić uwagę, że energia Fermiego w tym układzie to będzie najwyższego stanu obsadzonego, natomiast nie musisz koniecznie obsadzać, jonizować stanu 5S, tylko może stan 1S w atomie uranu, prawda? Jest pytanie o energię jonizacji dla stanu, który może być 1, a może być 500. I to jest właśnie tu powiedziane. Jeżeli jonizujesz stan ity, to energia, różnica energii całkowitej mówi o energii właśnie stanu i tego, z którego jonizujesz. W podobny sposób, ja tutaj nie będę, tak jak mówię, tutaj to nie jest aż takie trudne, bo to są takie jedna kolumna, macierzy, prawda? Jeszcze druga się i tutaj jeszcze mamy to i j. Pamiętamy o tym, że i to jest ten diagonalny element, który znika. W związku z tym to jest w ogóle całkiem nieźle. I dalej. Ja tu mogę się spytać, przepraszam. Tak. Dalej. W punkcie A liczysz te U i Z w przypadku, kiedy masz N cząstek. Tak. I są jakieś U, z których każdy zależy od N. Absolutnie. Teraz w punkcie B znowu liczysz U i Z, ale one są inne te U. I to jest zależą od N mniej 1. Chciałem to powiedzieć w następnym zdaniu, ale to odpowiem od razu w tej chwili. Mówimy tutaj o... To też jest już następny Tam był przecinek. Łukasz, znacznie lepiej jak ty mówisz. Zawsze wolę, jak ty jesteś z tej strony. To nie jesteś pierwszą osobą, która... Tak, to nie jesteś. Nawet się tego przyznajmy. Teraz tak, rozumowanie idzie troszeczkę w ten sposób, że owszem, wyjęliśmy z układu N cząstek jedną, z N elektronów jeden elektron, to żeśmy popsuli potencjał jeden na N. I funkcję falową też jedną. Nasza energia całkowita na pierwszy rzut oka to jest N razy 1 na N, to znaczy dostajesz dosyć dużą poprawkę do energii całkowitej. Ale oni tutaj mówią w ten sposób, to Connors Herring wymyślił ten argument, że metoda Hartree-Focka jest wariacyjna, w związku z tym ty masz funkcja falowa, potencjał funkcja falowa. I wtedy jest 1 nad N, wtedy masz, że jest 1 nad N kwadrat, dostajesz, razy N elektronów. To znaczy w sumie... Ale czy to znaczy, że jest dokładnością do 1 na ten kwadrat? Słucham? Ten wynik jest dokładnością do 1 na ten kwadrat? Dla energii N. Nie, 1 na ten, bo musisz pomnożyć przez wszystkie elektrony. Także to się... Czyli to jest taki przybliżony. Tak. Mówimy o czymś, co się nazywa jak gdyby polaryzacją układu. Czasami tak ktoś o tym mówi, prawda, że tutaj zaniedbujemy polaryzację układu, to znaczy reakcję pozostałych funkcji falowych na nieobecność stanu. W podobny sposób ja tutaj będę mówił o tym, że ja bym chciał dołożyć jeden elektron, prawda?
metalowe, to jest praca wyjścia w przypadku, albo energia ionizacji, w przypadku metalu jest to praca wyjścia w momencie, gdy wychodzisz z powierzchni fermiego, a nie zewsząd. Prawda? Electron affinity to jest powinowactwo elektronowe i to jest właśnie to, ta zysk energetyczny przy dorzucaniu nowego układu, przy dorzucaniu, przepraszam bardzo, nowego elektronu. I punkt wyjścia oczywiście tutaj jest taki sam, to co tutaj będę miał innego, to będę miał, że mówię o energii układu, który ma n plus 1. I znowu ja będę miał po prostu energię układu n elektronowego i będę musiał dorzucić, jak przeprowadzę cały rachunek, no to dostanę, że to jest plus n i w tym momencie to jest ta powinowactwo elektronowe w stanie podstawowym, będziesz mówił o pustym stanie, na który rzuciłeś elektron. I to jest, tak jak myślę, rzeczywiście ważne twierdzenie, bo do tej pory, jeżeli się musimy się spytać o to, jaki jest sens fizyczny tego wejki, który dostajemy do zadania jako nasza mniejsza. Trzecie twierdzenie, to było pierwsze twierdzenie Kopmansa, to była ta energia ionizacji. Odeignorowaliśmy. Tutaj żeśmy dorzucali. Ale to wiemy, co dorzucamy, to co to jest? Słucham? Co to jest nu? Nu to jest ten stan, na który wkładam N plus pierwsze. Tak. Więc raz wyjmuję z N-tego. Ale to ja muszę go na nowo policzyć, prawda? Bo ja go nie mam w tym tak. N, w układzie N cząstek nie mam tego stanu. Ale nie, on chyba da się wyrazić przez tamten wzór. Czy on się da wyrazić tak, przez tamtą formułę? Tak, bo pan pisze, prawda, do N plus 1. Ale tam pierwszy jest, ma pan formułę na EI, czy to może być EI? To jest nowy stan, jego nie było wcześniej. Tak. Znaczy, przepraszam bardzo, jeszcze raz, mam dwa stwierdzenia. Nie, czy to EI, prawda? Da się, tak. Czy to jest przypadek tamtej formuły, którą pan tam wypisał na górze? Tak, to w ten sam sposób się wkłada tą kolejkę. Tak. Jeśli pan ma, znaczy wyobrażam sobie, że można atom czegokolwiek rozwiązywać i dostać stany S, P, D i kolejne orbity, prawda? I wtedy będziemy pod warunkiem, że tam nic mi się poza tym nie zmienia. Ja po prostu mówię o tym, że dorzuciłem drugi elektron P na atom litu. Albo drugi, kolejny elektron do ciała stałego, prawda? Trzecie twierdzenie, to było drugie było dorzucaniu, pierwsze o wyjmowaniu, a trzecie jest o wzbudzaniu. To znaczy mówimy, pytamy o to, jak się zmienia energia w momencie, gdy ja ze stanu N obsadzonego wrzucam na stan nu. W ten sposób, ani nie jonizując, ani nie dodając elektronu. I okazuje się, że tutaj jest, prawda, też znowu jest prawie, że wszystko bardzo dobrze i ta energia tego stanu, powiedzmy wzbudzonego, w którym elektron N przeszedł do nu, jest dana, jak się należy domyślać, na pewno tym, że ja mam energię wyjściową, stanu podstawowego, prawda, ale jeszcze na minus EM, prawda? To jest sama energia wrzutu i jeszcze dostaję tutaj to wyrażenie ZN nu. To znaczy pewne różnice, prawda, o to wszystko razem. No więc to będzie wszystko dobrze, jeżeli tylko to będzie małe, to będziemy mieli po prostu energię, różnicę energii tych jednoelektronowych, danie energię wzbudzania układu. Tak jak mówię, że to jest ostatnia sprawa, z którą chciałem tutaj powiedzieć dwa słowa, najpierw dwa wyrażenia, jest to, że mamy układ jednorodny, czyli model żelu. To znaczy model taki, w którym jeżeli myślimy o n elektronach, to muszę włożyć ten sam n razy e ładunek dodatni i mam kompensujące tło dodatnie i ten ładunek, ładunek jako całość tego układu będzie obojętny. No i próbuję w takim układzie rozwiązywać równanie Hartree-Fockera, które się być okazuje o tyle przyjemne, że fale płaskie są rozwiązaniami. Piotrze, jest 15 po, także proponuję, żebyśmy od tego zaczęli za tydzień, wiesz, bo... Tak? Tak, to już. W szczególności, że już pół tablicy jest. Proszę, za jedną tablicę za ten... Dobrze, to dziękuję bardzo i za tydzień.